Seryuszy to podcast Fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. z mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji w cztery uszy. To jest podcast Fundacji Otwórz się, gdzie spotykamy się z ludźmi, którzy albo mają ciekawą pasję, albo przeżyli coś ciekawego, mają coś ważnego do opowiedzenia. I dzisiaj zaprosiłem do studia Justynę Januszewską. Dzień dobry. Dzień dobry. I wyobraźcie sobie, że Justyna jest moją rodziną. Pierwszy raz, chyba, no oprócz tego, że z tatą robię audycję nauka XXI wieku, zaprosiłem do studia rodzinę. I to z Justyną nie, nie tylko na zdjęciach dobrze się wychodzi. <grystanie> <grystanie> Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Nie wiedziałam o tym, <grystanie> że, że jestem tą drugą. Bardzo miło. Justyna jest niezwykle ciepłą osobą, bardzo taką, no, zawsze przyjemnie się z nią przebywa, przyjemnie się z nią rozmawia, jest osobą niezwykle energetyczną, taki spokój bije od niej i właściwie to jest, to są cechy już, które, które pasują do Twojego, do Twojej pasji, do Twojej drogi życiowej, bo jesteś nauczycielką z powołania. Przyjmuję te komplementy, bardzo dziękuję. Tak, myślę, że to są takie moje cechy w ogóle osobiste, które akurat w tym zawodzie, który, wymaga, który wykonuję, bardzo mi pomagają i szybko, jakoś tak właściwie, bez specjalnego wysiłku przekonują nie tylko dzieci, ale i młodzież, a również starszych do tego, żeby ze mną porozmawiać. I nawet na tej wystawie, do której byłeś uczestnikiem, Yy, której wziąłeś udział, podchodziły panie i właśnie mówiły, ale od pani bije takie ciepło, i dla mnie to jest zawsze takie zadziwiające. Jak to? Jak, jak to się robi, tak? I właśnie nie, nie dowiemy się od ciebie mm. chyba. Jak to się robi? trzeba to mieć. <laughs> trzeba to mieć. Ale jak to można odkryć w sobie, to odkryła się jakoś w sobie, czy dopiero dowiadujesz się od ludzi właśnie w ten sposób? Tak, chyba najczęściej jest tak, że to właśnie y, ci z zewnątrz mi mówią i to jeszcze przybrało taką formę, że ja bardziej ufam tym, którym mniej znam, mm -hmm. których mniej znam, bo ci, którzy są blisko mnie i mi mówią, to, to ja myślę, że to są takie pochlebstwa. Pochlebstwa i takie mm, grzecznostki. No i ja się wymuszone. dołączam. Tak, ja się dołączam do tego chóru. Ale właśnie, y, bo ja, spotkaliśmy się dzisiaj w Warszawie mm -hmm. przy okazji wystawy. Wystawy fotografii. Przypomnij mi nazwisko, bo nie pamiętam. Goni z Duńczyk, mm -hmm. małgorzaty, mm -hmm. natomiast ona używa i woli. Gonia z Duńczyk, Goni, mm -hmm. tak. Wystawa po jej i waszym wspólnym wyjeździe do Afryki. Tak, z tym, że ja to byłam tak bardzo pionierem i to był mój pierwszy wyjazd do Afryki. Gonia jest tam razem z mężem od lat i prowadzą wspólnie fundację Polsko-Afrykańską Fundację Ekonomiczną i prowadzą działania Głównie w zakresie pobudzania przedsiębiorczości i y, nauki, szkolenia takiej kreatywności wśród y, w, mieszkańców Euro, y, Afryki Wschodniej, y, które miałyby za zadanie nie tylko pokazać im know-how, ale również mhm. y, stać się dla nich trwałym zajęciem, z którego mogliby się utrzymywać. Czerpiąc z zasobów naturalnych i z potencjału, który jest w danej lokalnej społeczności. Bo potencjał jest olbrzymi w Afryce, prawda? Jest to bogaty kraj w zasoby naturalne, w, no, w dobre warunki do życia, tylko czegoś tam brakuje ciągle. Tak, jeśli mogę Cię poprawić, bo mhm. oni też mnie na tym łapali. No, no. Afryka to kontynent. Powiedziałeś kraj. No, tak. To jest bardzo częste zniekształcenie. Mm -hmm, mm -hmm. I jak szczególnie rozmawiamy właśnie z osobami, które znają Afrykę z książek albo z takich, z telewizji, z jakichś takich ogólnych bardzo informacji i wiadomości, to często ten błąd się pojawia. Nawet w niektórych materiałach szkolnych pojawia się mm -hmm. Afryka jako kraj. I my z perspektywy Europy, z perspektywy Ameryki, często mamy właśnie takie spłaszczenie i widzenie tego jako jeden, właściwie mało różniący mhm. się kontynent. A tam jest bardzo wiele krajów, bardzo wiele kultur, języków yy, i właściwie nie trzeba, yy, nie trzeba wielu krajów odwiedzać w, w obrębie jednego. Yy, tak jak w Tanzanii mamy ponad 25 różnych plemion mówiących yy -y -y. różnymi językami, yy, nie mówiąc już o religiach, yy, że właściwie jak jest się w Moshi, to yy, no, przynajmniej trzech przedstawicieli głównych religii można spotkać yy -y. na każdym rogu. No, ale jeszcze jedno przekłamanie jest, bo jak patrzymy na mapę, to Afryka jest taka, no wielkości mniej więcej Stanów Zjednoczonych czy tam e, Ameryki Północnej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta, ta mapa jest rozciągnięta właśnie tam, gdzie jest Ameryka Północna, a skurczona tam, gdzie jest Afryka. Czyli Afryka tak naprawdę jest chyba jednym z największych kontynentów. Znaczy chyba, chyba jest większy albo porównywalny z Azją, ale nie wygląda tak na taki wielki, jak, jak rzeczywiście jest. Mhm. No i właśnie, gdybyśmy spojrzeli na mapę, wspomniałaś, że to była Tanzania, mhm. to możemy tak śmiało patrzeć na równik, Dokładnie. I na przecięciu tego równika, y, tam po wschodniej stronie y, Afryki, mhm. znajdziemy Kilimandżaro. Mhm, tak, i to był cel mojej podróży. To znaczy, dokładnie wioska, która nazywa się Tema, położona 2000 metrów nad poziomem morza. Czyli tak naprawdę większość czasu spędziłam na wysokości powyżej szczytu rys, tak w mm -hmm. odniesieniu do e, polskich e, realiów. I ciągle Kibo, czyli szczyt Kilimandżaro, ciągle był ponad, ciągle górował, ciągle był daleki, nieosiągalny. Także to takie wrażenie, które się tam miało. A jeszcze, żeby przybliżyć, to było tak, że od szczytu, od właściwie podnóża góry do naszej wioski było tylko 20 kilometrów. Można było jechać jeepem godzinę lub cztery, w zależności od hmm. warunków pogodowych. Czyli jak deszcz padał, to dłużej? To cztery, <grym> <grym> zdecydowanie. I właściwie im wyżej, tym bardziej można było docenić, jak daleko jest ten szczyt. Wioska Tema jest położona w takim uroczym, a jednocześnie specyficznym miejscu. Że kończy się już ten teren zamieszkały, zaludniony i zaczyna się granica lasu tropikalnego, y, strzeżonego, chronionego przez rangersów mhm. y, uzbrojonych, którzy, no, których zadaniem jest y, ochrona tamtego zasobu. Y, I co bardzo też ciekawe, to taka zasada, y, że ponieważ ludzie, aby Ugotować sobie coś, opalić podstawową kuchnię i, i zagotować wodę, muszą używać jakiegoś, jakiejś energii, no to po prostu karczują te lasy. Jest to zabronione. Kobieta złapana z maczetą w buszu albo z sierpem nie zapłaci kary, nie, nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli ma tyle tego materiału, który może unieść. Mhm. Jeżeli złapany zostanie mężczyzna, to już tę karę otrzyma, ponieważ zachodzi podejrzenie, że on może ściąć o wiele grubsze gałęzie uh -huh. i faktycznie zaszkodzić tym drzewom, które to tam takie są. To jest seksistowskie podejście trochę. Z jednej strony tak. <laughs> Z drugiej strony, no, faktycznie mężczyźni lokalni tam pustoszą te lasy, mm. robią po prostu krzywdę tym nasadzeniom. Organizacja pozarządowa, która działa w Temie, od 20 lat mm, próbuje załatać tę dziurę w drzewostanie i obsadza nowymi sadzonkami zbocza Kilimandżaro, ale od około dwóch, trzech lat już wiadomo, że te nasadzenia nie wystarczają, że mhm. dzikie karczowanie nadal przewyższa nasadzenia, no plus czas wzrostu tych, tych drzew. I to właśnie, czego pierwszego dowiedziałam się o, o tamtym rejonie, jeszcze będąc tutaj w Polsce, to właśnie dzięki Goni, jej mężowi Robertowi, że mm, polskim pomysłem na pomoc i na ratowanie tego obszaru takim jest właśnie nauka ludu czaga, bo czaga zamieszkują zbocza Kilimandżaro akurat z tej strony. Jak wykorzystać resztki, które pozostają po ich działalności rolniczej, czyli biodegradowalne biomasę, biomasy, tak jak to zamienić w brykiet, jak go tanim kosztem wyprodukować i jak nauczyć używać tego w zamian za drewno. Mhm. Rozumiem, że to są takie działania, które polegają na tym, żeby dać wędkę albo nawet nauczyć, jak zrobić tą wędkę, a nie dawać gotowe ryby. Tak? O tak! Y może nie uwierzysz, ale maszyna, która służy do produkcji tego biobrykietu, bi mhm. jest z z zrobiona z beczki po y ropie. Mhm aha czyli taki <laughs> materiały Bardzo, odnawialne tak i właśnie o to chodziło żeby to było coś co w Afryce jest pod ręką co nie jest skomplikowane co będzie proste do powielenia i do tego żeby no, w każdej wiosce w każdej społeczności można było w prosty sposób nauczyć a Później w, ram, w, w razie awarii, no nie wiem, przepalenia, zniszczenia takiej czy zużycia takiej maszyny, żeby łatwo ją odtworzyć, żeby to nie mm -hmm. była wysoka mm -hmm. technologia. Tylko, żeby to było coś, co ci mężczyźni i te kobiety, bo tam przy produkcji również kobiety pracują, mogą w łatwy sposób samodzielnie powrócić mhm. do stanu początkowego. Zanim jeszcze przejdziemy do, do tematu głównego, mhm. po co tam pojechałaś, tak naprawdę, to chciałbym się jeszcze dowiedzieć, bo mnie to bardzo interesuje, jak tam wygląda klimat? Czy rzeczywiście tam jest nieznośnie gorąco? czy czy to jest normalne taki, taki klimat w którym normalnie można żyć no bo w sumie jak pomyślimy że człowiek ma 36,6 czyli razem 42 <noise> stopnie tak temperaturę ciała no to skądś to się musiało wziąć prawda czyli a ludzie się wywodzą z Afryki z tego co wiadomo więc mhm. no tak, taka temperatura wydaje się chyba najbardziej odpowiednia dla dla człowieka ale z drugiej strony to strasznie gorąco przecież jak jest tak, to to też było rzeczy. coś, na co, na co Robert i Gonia mnie przygotowywali, ale mimo wszystko było zaskakujące. To znaczy tak, ja miałam takie wyobrażenie jak ty, że może być nieznośnie gorąco, w związku z tym należy się przygotować jak na plażowisko. Nie, w Afryce można zmarznąć, mhm. ja nie zmarzłam, ale byłam w okresie takim, gdzie... Spodziewali się, spodziewali się jeszcze deszczu, czyli to był przełom listopada i grudnia, przy czym grudzień już jest u nich zaliczany do ciepłych miesięcy, do, do tej pory niedeszczowej. Do tego stopnia spodziewano się tam wysokich temperatur, że dzieci mają wtedy nie tylko z powodu Bożego Narodzenia, ale z powodu właśnie takiej temperaturowych również przerwę. W zajęciach szkolnych, i tam klimat nas zaskoczył. To znaczy, tak naprawdę padało może dwa razy. Ale zdecydowanie różnica jest pomiędzy Moshi, która jest u podnóża góry, a wioską Tema, na korzyść wioski Tema. Klimat jest bardzo sympatyczny, w nocy wieczorkiem jest do około 15-16 stopni, o 21 wieje lekki wiatr, ale tak przyjemny jak u nas w lipcu wieczorami Aha. bywa. I ma się takie poczucie, że jest czym oddychać. To jest też związane z tym, że jest dosyć dużo strumyków wody spływającej z góry i Czyli jest wilgoć. fajna wilgotność. Mhm. Tak. Mhm. Natomiast w samym na dole w mieście temperatury były właśnie około 34-35 stopni w ciągu dnia i już ta wilgotność była inna, już była taka trudniejsza. To znaczy po mniej więcej tygodniu przyzwyczajasz się, że czy używasz do tu, czy nie. Czy bierzesz prysznic często, czy mniej często, to i tak jesteś spocony w podobny sposób. Mhm. I też wszyscy obok tak samo wyglądają, więc to przestaje być takie drażniące, jak w naszym świecie. Mhm. No dobrze, czyli warunki do pracy. Dobre. No tam wyżej troszkę tak. Tak, tak no, a mhm. natomiast przedszkole powstało 3 km od Moszy, jednak w takim terenie przedmiejskim. No właśnie, bo mhm. jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że pojechałaś tam założyć przedszkole. Mhm. Ale to, to się wiąże właśnie z tym, żeby mm, pomóc w edukacji y, tej ludności, która tam mieszka i która nie bardzo jest wykształcona, tak? Bo to trzeba zacząć od przedszkola chyba właśnie. Tak, też. Natomiast y, z, ja jadąc tam, wiedziałam, że y, nie tylko chodzi o objęcie opieką tych dzieci, ale jed, drugim, równie głównym y, moim założeniem i, i, i dążeniem było to, żeby pomóc Anasie. Y, czyli to moje działanie było bardziej ukierunkowane na postać nauczyciela. I na dziewczynę, która jest młoda, która miała trudne dzieciństwo, ale dzięki swoim ambicjom, pomocy tam, Tanzańczyków z tej wioski, wykształciła się, zdała maturę, chodziła na roczne kursy dla nauczycieli przedszkoli montesoriańskich. W Aruszy, czyli też poniosła ciężar no, transportu pomiędzy tą wioską a Aruszą, to nam się wydaje, że to jest tylko 70 kilometrów, a w Afryce może to być równie dzień, mm -hmm. <laughs> więc y, udało jej się to zakończyć i wróciła po... Y, po końcu tej, tej, tej szkoły i wróciła jakby, zrobiła krok do tyłu, tak? Wróciła z powrotem do swoich rodziców, powiedzmy adopcyjnych, ponieważ jej tato nie żyje, jej tato biologiczny nie żyje. Mama mieszka w tej samej wiosce, ale z racji tego, że była bardzo skromną, biedną osobą, została sama z trójką dzieci, to dlatego Anasia została przygarnięta przez małżeństwo mczaro. I yy, jakby wróciła do tego domu, z którego, z którego wyszła i w zasadzie no co, dalej miała zajmować się kozą, krowami, yy, kiedy jej aspiracje były rozbudzone, kiedy miała potencjał, kiedy już znała yy, podstawowy aha, angielski aha. I, i miała taką właśnie myśl, marzenie, że, że yy, mogłaby pracować. Z tego, co ja doświadczyłam w Afryce... No nie jest tak zatrudnieniem jak u nas, że piszesz swoje CV, rozsyłasz po szkołach, plus dwie, trzy wizyty i zawsze ta praca się znajdzie. Raczej jest tak, że jeżeli jakiś nauczyciel już w szkole czy w przedszkolu pracuje, to ten etat zajmuje do swojej emerytury albo jeszcze kilka lat dłużej, więc dla młodych jest bardzo trudno o te nowe stanowiska mhm. pracy. I w zasadzie od razu wiedzieliśmy, że żeby jej pomóc, to ona po prostu musi mieć swoją placówkę, swoje no ale, miejsce. Ale właśnie to jej pomóc, w sensie jak gdyby stworzyć warunki, żeby ta społeczność sama mogła funkcjonować bez bez ingerencji z zewnątrz, czyli Twojego przyjazdu. Tak. No bo wiadomo było, że Ty przyjechałaś tam tylko na, na krótką chwilę, tak? W życiu tak. tej całej tak. wioski. Tak. My miałyśmy kontakt przed moim przyjazdem około pół roku. Wymieniałyśmy maile i dwa razy rozmawiałyśmy na Skype'ie. To, to był taki kontakt przed. Natomiast wracając właśnie do tego, że to była taka pomoc ukierunkowana, to mm, zależało bardzo właśnie na tym, żeby to, jakkolwiek malutkie nie będzie, żeby to miało taki walor przetrwania i zabezpieczenia jej mhm. miejsca pracy. Bo w Afryce widziałam takie ze dwa miejsca, a też Gonia z Robertem opowiadają, że spotkali to zarówno w Ugandzie, jak i w Burundi, że wielkie pieniądze amerykańskie, europejskie poszły na stworzenie pięknych obiektów, mhm. które obecnie zarastają i nikogo tam nie ma, ponieważ w momencie, kiedy skończyło się finansowanie, skończyła się też szkoła. Mm -hmm. I dlatego właśnie bardzo zależało na tym, żeby jak największym stopniu było to zależne od Anasii, od jej współpracowników, od y, też dobroci i, i takiej pomocy lokalnego pastora, który zezwolił na to, żeby jeden z baraczków na terenie jego parafii, właśnie zaadoptować, wyremontować i zaadoptować na to miejsce, żeby oni czuli, że to jest ich i żeby mm -hmm, się z tym mm -hmm. identyfikowali. Żeby to samo mogło się dalej kręcić, tak, prawda? Tak, mhm. tak. No to jest chyba takie najtrudniejsze zadanie, bo jak my sobie wyobrażamy, że zakładamy przedszkole, no to bazujemy na tym, tym, co mamy pod ręką, i właściwie nie ma żadnego problemu, żeby to stale było, to, to co jest potrzebne do tego przedszkola. Natomiast tam są zupełnie inne rzeczy i, yy, i często można się zagalopować i rzeczywiście przywieźć z Europy trochę materiału, który starczy na 2-3 miesiące, a potem mm -hmm. na przykład kartki papieru, tak zwykłe pewnie. Tak. E, tak albo to kredki, prawda. które tak. przywieziemy ze sobą z, z Polski. No okej, okay, one będą, ale ta temperówka w końcu je zupełnie stemperuje i co dalej. I się skończy, to znaczy mhm. y, y, faktycznie w Moszli znalazłam dwa sklepy, które mogłabym porównać do naszego papierniczego. Mhm. i tam... Czyli są sklepy w ogóle, tak? Tak, tak, tak. Nie, no to jest w ogóle bardzo cywilizowane miasto. Właściwie wszystkie potrzebne rzeczy do życia ono zapewnia. One trochę inaczej wyglądają. A jak ceny? Jak ceny tam jest, są? Jest bardzo tanio. Bardzo tanio, czyli jest to jest... bardzo tanio mhm. i, i może nie uwierzysz, ale tak naprawdę realny wkład gotówkowy, który dzięki fundacji i, i, i no moim jakimś zasobom prywatnym wnieśliśmy, to było około 4,5 tysiąca złotych. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wliczam w to biletu lotniczego, który, który miałam dzięki fundacji i nie wliczam w tego rzeczy gotowych, które przywieźliśmy, głównie zabawki i właśnie materiały mm -hmm. papiernicze, tak? To tego, tego nie wliczam. Natomiast no, jakby żywa gotówka to było te 4,5 tysiąca złotych, które wystarczyło na ogrodzenie placówki, na e, wyremontowanie od środka, czyli wybicie płytami... E, u nas to się chyba nazywa pilśniowe, mhm. tak, żeby wszelkie takie niedociągnięcia od, od wewnątrz i dziury zakryć, żeby jaszczurki nie wchodziły do środka, do, do miejsca, w którym przebywają dzieci. I żeby wyposażyć ten, ten budynek w takie luksusy jak linoleum na podłodze, jak plastikowe krzesełka jak zasłonki, Ale to w wszystko oknach. na miejscu można było kupić tak, rozumiem? tak i Z też materiału, takie, które mhm. Tak, oczywiście i też takie było założenie, żeby właśnie pokazać dziewczynom, że y, pomysłem można mhm. y, dużo osiągnąć. I tutaj dam jako przykład taką rzecz, jak ja ich zapytałam właśnie, no. Wchodzi słońce. Słońce razi. Dzieci nie zawsze. A to do... też warto powiedzieć, mm -hmm. bo nie każdy wie o tym, mm -hmm. że a właśnie na równiku noc trwa dokładnie tyle samo co dzień. I w dodatku jest bardzo krótkie, tak? No bo to 6 godzin, nie, 12, nie, 12 godzin. 12, I 12 tak, godzin tak, noc, także. Tak, tak. tak, było tak, że jak chciałyśmy zjechać do miasta właśnie cały z, ze wsi, to, to było tak, że wybudzały mnie nad ranem po piątej i było tak, że, że była zupełnie ciemna noc. Nakładałyśmy czołówki, żeby zejść niżej do miejsca, gdzie mógł podjechać samochód. I właściwie po dziesięciu minutach był już full day. Tak, yy, bo szybko sumie. Bardzo, wschodzi. bardzo szybko. Mm -hmm. yy, I podobnie wieczorem yy, też pilnowałyśmy czasu, bo... Yy, Przestrzeżona właśnie z przestrogami Roberta i goni, żeby unikać jednak nocnych eskapat. I tu nie tyle chodzi o niebezpieczeństwo, zagrożenie jakiejś ze strony ludzi, tylko po prostu nie widać. Mhm. Po prostu nie ma tyle oświetlenia jak w Warszawie, Gdańsku, mhm. w innych miejscach. I faktycznie, nawet jeżeli droga jest asfaltowa, a dwukrotnie jeździłam po zmroku, to nie widać postaci, które idą y, brzegiem mhm. y, ulicy. Nie mają odblasków. Nie tak. mają odblasków. Jedyne co widać już bardzo blisko, to uśmiech białych zębów albo mm -hmm. oko. Hmm. Ale to już jest za blisko, żeby wyhamować. No tak. <laughs> Więc dlatego trzeba no dobrze, takich ale rzeczy unikać. Mhm. Gdzie robiliście zakupy? Bo, bo, mhm. bo no ja sobie wyobrażam, że supermarket mówisz, że tam są sklepy, no ale. Tak. No na pewno nie są to supermarkety, prawda? Nie ma hurtowni z Właśnie, linoleum. i tu cię zaskoczę. Linoleum kupiłyśmy w regularnej hurtowni, <śmiech> <śmiech> ponieważ stwierdziłam, że coś musi być nowego i takiego, żeby Aha. dziewczyny poczuły, że ten, ten zapach świeżości, że to jest jednak coś takiego innego, e, e, innego uh -huh. nie z demobilu, nie z second handu. Uh -huh. e, natomiast do wielu rzeczy ich zachęciłam, bo na przykład, jeżeli chodzi o te zasłony, wrócę do nich, jak zapyta Jakie by chciały mieć, to one pokazały mi takie zasłony, jak też będziesz wiedział na pewno i słuchacze będą wiedzieli, jak reklama IKEA, tak? Mhm. Grube, ładne, jednokolorowe, z takimi nabiciami, yy, kółkami, kółkami mhm. tak? Metalowy, yy, tak? Oczywiście w Afryce podwójnie drogie. Proporcjonalnie do budżetu naszego to w ogóle były nieosiągalne. Mhm, I ja wtedy właśnie po raz pierwszy powiedziałam, słuchajcie. Jak ja chcę coś dla dzieci w Polsce, to ja idę, nawet dla przedszkolnych dzieci, to ja idę do. na second hand albo idę do takich wszystko za pięć złotych. Może wytłumacie coś takiego. No właśnie. I one z lekkim wstydem mówią, że tak, mają, ale że Madame Justyna, Ty chyba tam nie chcesz iść. <grym> <grym> Bo tak, zwracały Aha. się do mnie, mimo licznych moich próśb, żeby mówić na ty, to zostałam Madame czasami mzungu, to znaczy biały. A właśnie, to z powodu, co z powodu, ciągle jest jakimś. Takim nad czymś nadzwyczajnym, biały człowiek? To, e, tak. Mhm. Tak. To też do tego jeszcze pozwól, że wrócimy, ale e, wracam do tego wątku handlowego. I ja nalegałam, żeby mnie tam zaprowadziły, gdzie, gdzie ten second hand. Miał, miałam wrażenie, że to będzie tak jak u nas. No jednak jakieś pomieszczenie. Nie, to był obszar e, w, blisko do centrum miasta przyległy, około 2000 dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Dwa, dwa, dwa na dwa to są 2 Dwa już kilometry. Dwa, kilometry, no, dwa tak. kilometry kwadratowe. Tak. Kwadratowe. Yy, to będzie pewnie cztery. Cztery, tak. <laughs> yy, yy, kramów. Prycz drewnianych, zbitych, hmm. zadaszonych czymkolwiek, brezentem, folią, jakimiś takimi prymitywnymi bardzo z, z materiałami, gdzie odbywa się handel. Ale handel e, rzeczami, które przypływają kontenerowcami do Dar es Salaam, e, i są zbiorowiskiem rzeczy, które my przeznaczamy na tak zwane charity, charytatywna zbiórka, hmm. e, tak, odzieży, to y, dla mnie to, jak zobaczyłam, to to było porażające. Oni nawet nie wiedzą, co kupują. Kupują to w balotach 20-30 kilowych. Y, ewentualnie jest napisane, że no, bardziej to jest bielizna, albo bardziej obuwie, albo dominuje y, nie wiem, bielizna pościelowa, tak? Czy, czy ręczniki. I y, 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 to kupują w taki, takim hurcie. Dopiero tam na tym rynku to rozpakowują y, i Dopiero segregują. Widzą, tak. Mhm. I, I tym handlują. To znaczy, do moszu i przyjeżdżają. Dlaczego z... miałeś nie zobaczyć tego? Bo co? Bo y, Anasia i Nema, druga dziewczyna, z którą pracowałam, uważały, że, y, że będzie im wstyd, że ja zobaczę, że one kupują nie w sklepach y, normalnych, komercyjnych, mm -hmm. tylko że y, to jest ich główne źródło. Ubrania, też wyposażenia domowego, I, i widziałam, że one się po prostu zwyczajnie tego wstydzą. No ale to dla nas fantastyczna wiadomość, bo z drugiej strony wiemy, że ta pomoc ma sens, prawda? Że to, że to co tutaj wysyłamy, jak gdyby zbi te zbiórki, które są robione, to ma sens. Ale, ale my myślimy, że oni to dostają do darmo. No ja wiem. Uh -huh. A oni za taki balot muszą słono zapłacić. Słono. Uh -huh. Słono, tak. I nie wiedzą jeszcze dokładnie, co uh -huh. w nim jest, uh -huh. a później narzucają marżę i no jednak to sprzedają. I to trochę było takie szokujące, ale z drugiej strony, jak popatrzyłam, że na tym rynku, na tym placu są wszystkie marki świata mm -hmm. topowe. <laughs> <laughs> Kevin Klein, chyba w Polsce nie widziałam mm -hmm. tyle, tyle rzeczy, które Kevin Klein produkuje, co w Mosii na rynku. To na przykład okazało się, że te butiki, Kramy, tak, które są y, y, tematyczne, niezwiązane, właśnie, nie wiem, obrusy, zasłony, y, takie rzeczy domowe, no mają bogactwo y, tematów, mhm, które my m -m -m. potrzebowałyśmy. I na przykład. Czyli było z czego wybierać? Tak zwane sukno, czyli materia na. Czy na, na, <śmiech> <śmiech> Nie, to było chyba mother care. <laughs> Na zasłony okazały się bombowe w pięknych kolorach, ciężarówki pojazdy takie dla dzieci zabawkowe. Po prostu od, no, w materiale, pokazane na materiale, więc też chodziło o to, żeby pokazać dziewczynom, że nie wszystko musi być różowe, nie wszystko musi być niebieskie, mm -hmm, mm -hmm. że mogą być proste graficzne wzory i trochę też tego je uczyłam. A wracając jeszcze do, do kredek bo tego nie powiedzieliśmy to okazało się to też było moim zaskoczeniem że. W niektórych, bo w pierwsze kilka dni zwiedzaliśmy przedszkola, które już istnieją, yy, i odwiedzaliśmy te przedszkola. Się okazało, że niektóre z nich w ogóle kredek nie mają, że jedynym narzędziem do pisania i rysowania to jest ołówek, ale yy, ołówek jest nieduży, szybko się kończy, więc do rysowania go szkoda. Raczej mhm. trzeba go zostawić na literki i cyferki. I to też było z czymś, z czym zaczęłam tam aktywnie walczyć, że przedszkole nie musi służyć uczeniu liter i nie mhm. musi służyć mhm. uczeniu cyfer, cyferek, że to się zdąży, tak, że ten proces Jeszcze edukacyjny... Ten oczywiście, mhm. że są czynności przed czytaniem i przed no liczeniem. A skoro już weszliśmy z powrotem do tego przedszkola, mhm. który mhm. jest surowo, ale ładnie urządzone, mhm. z materiałów, które są dostępne mhm. i które są do odnowienia i które mhm. sami ci mieszkańcy będą potrafić zadbać o to, mhm. to powiedz mi, jakie różnice są pomiędzy tymi dziećmi w wieku przedszkolnym? No, przecież ty tutaj prowadzisz przedszkola w Gdańsku i, i, i masz porównanie, więc jak wy, wypada to porównanie, powiedz? Mhm. No, trzeba by wiele, wiele słów, żeby uchwycić te subtelności, ale to, co na pierwszy rzut oka i na pierwsze takie doświadczenie było bardzo mocne, to postawa nauczycieli w stosunku do dzieci. U nas już nikt sobie nie pozwoli tak łajać dzieci i tak się do nich zwracać. Dla mnie to było w pierwszym momencie bardzo rażące. Mhm. Że nauczyciele potrafią tak dyscyplinować dzieci, i tutaj dyscyplinować biorę w cudzysłów. natomiast no, czyli dyscyplina miała taką fizyczną dyscyplinę? Tak? Krzyk. Aha, no to, czyli nie bicie. Nie, nie. Natomiast popychanie, owszem. Mhm. Na siłę usadzanie, wskazywanie tego miejsca, gdzie dziecko ma usiąść, czy uklęknąć, czy bawić się. No i właśnie tak, to, widziałam to. I czy to wynika z, z tego, o czym się mówi, że nie, nie umieją sobie poradzić, nie, wied nie wiedzą jak rozwiązać problem, bo rodzice, którzy krzyczą na dzieci albo którzy używają przemocy, po prostu nie umieją sobie poradzić, tak? Nie, chyba nie z tego. Czy z tradycji jakiejś? Nie z to? tego, chyba z czegoś innego. Te dzieci, maluchy, między trzecim a szóstym rokiem życia, bo dla takich jest przedszkole, po prostu bez rodziców w Tanzanii bardzo się boją są bardzo małe mało odważne one nie będą nie zachowują się tak jak nasze które mają milion pytań do i właściwie y, wszystko doświadczyły <laughs> tak I, i wiele poznały tylko y, czują respekt przed osobą obcą respekt przed nauczycielem y, y, i to nawet nie jest szacunek to jest zwykła y, Strach taka obawa mhm. Mhm. taka obawa tak y, y, milkną Mhm. Trudno jest w tym pierwszym kontakcie zaprosić je do, do swobodnej rozmowy czy do swobodnej zabawy. To przełamywanie lodów trwa zdecydowanie dłużej niż, niż u nas i będąc w każdym z tych przedszkoli, ja proponowałam takie 40 minut zabawy i właściwie ta zabawa dopiero się po pół godziny rozkręcała. Jak oni mi zaufali, jak mhm. zobaczyli, że. To nie jest podstęp żaden. Że mhm. tak. Tak, że to nie będzie jakieś dla nich zagrażające, tylko że może być fajne. Nie trudno jest zaczarować dzieci w Afryce. Wystarczy balon. Mm -hmm. <laughs> I wystarczą te kredki, bo właśnie w niektórych przedszkolach, ja wzięłam zwykłe kredki, które każdy dziecko w Polsce zna i, i każdy dorosły, kredki Bambino. Tak? Świecowe. To, mm -hmm. to są moje ulubione kredki. One są takie półświecowe. Teraz mm -hmm. są doskonałe, nadają się do, do działalności artystycznej takiej pierwszej. I... Kiedy zaczęliśmy jakąś tam pracę, ja poprosiłam, żeby narysowali mi albo człowieka, albo jakieś zwierzę. Nie zmieniali kolorów. Jak wzięli jedną mhm. kredkę, to cała praca była w jednym kolorze. Te kształty były bardzo. Prosteńki i nawet sześciolatki rysowały na takim poziomie, na którym u nas nauczyciel na pewno by zwrócił uwagę. Nie chodzi mi zwrócił uwagę dziecku, tylko gdyby się utrzymywał taki poziom art plastycznej umiejętności, to już by miał pomyślenie, że może trzeba tutaj jakoś stymulować mm -hmm, ten rozwój, mm -hmm. badać przyczynę, dlaczego tak jest. Dlaczego no, ale tak, to zbadałaś przyczynę, tak? Dlaczego <laughs> Tak, tak jest? oczywiście to nie trzeba było badać. Bo przyczyna mm. była Lista. Że pierwszy raz się spotykały w tak, ogóle z tak, czymś Tak, podobnie i to też jest fantastyczna opowieść, podobnie z plasteliną. Ja plasteliny miałam cały ogromny karton, bo uważam, że to jest podstawowa rzecz, którą dzieci w tym no, ale wieku można się bawią. można kupić plasteliny tam na miejscu? Raz znalazłyśmy gdzieś w sklepie sześć podstawowych kolorów, ale nie była to jakość, którą my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj mieć. Natomiast z plasteliną była inna ciekawa opowieść, że już lądując w Kilimanjaro Airport, zatrzymano mnie do kontroli i otworzono walizkę. I co, nic tak nie wzbudziło zainteresowania. C4, tak? Materiał no. wybuchowy, tak? Tak, jak sobie wyobrazisz kilogram plasteliny mhm. pocięty na kawałki przypominające laski dynamitu, to już będziesz wiedział, dlaczego mnie zatrzymano. Mhm. I. i... Pytano, do czego to służy, bo oni sami zaczęli to dotykać, zaczęli wyjmować i pytali, do czego Czy to, to tak służy. Czy tak jak te dzieci w Afryce troszkę? <laughs> tak. No plastelina się okazała właśnie takim materiałem bardzo wdzięcznym i bardzo chętnie i szybko się nauczyli z tym pracować. Także to taki, można powiedzieć, był hit też tak, 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 tego pierwszego naszego spotkania i tej pierwszej dostawy plastycznych rzeczy. No dobrze, ale. bo tak nie za bardzo jeszcze sobie jestem w stanie wyobrazić. Wyobrażam sobie przedszkole, do którego chodzą dzieci, które pierwszy raz się spotykają z kretkami, że to jest dla nich niesamowity świat odkrycia, ale. Co robią ich rodzice? Jak mhm. oni żyją, z czego dostają, nie wiem, pieniądze, czy, z czego, ja, czy polują i, nie. i w ten sposób nie, 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 mają nie, 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 nie. pożywienie. Znaczy czy... część z nich na pewno to robi, ale ja akurat takich znaczy właściwie nie spotkałam, nie. widziałam ich w drodze z lotniska, no, może tam jakieś wioskę masańską mieliśmy taką, która przypominała to, o czym mówisz, czyli nasze takie stereotypowe wyobrażenie, że. że, że Tutaj mamy ludy plemienne, które zaspakają swoje potrzeby. Kusując, czy polując, czy w taki sposób. No bo mówię, że sposób... do lasu to nie za bardzo już mogą wchodzić, tak? Tak, e, no, że no... część ludzi handluje tym materiałem, który przy, tak, tak, przypływa tak, tak, tak. z zagranicy. I, mhm. I teraz, jak to tam wygląda? No na zboczach Kilimandżaro to właśnie no, kar karczowanie tego lasu spowodowało to, że powstały małe poletka, i na tych poletkach przydomowych podstawowe rzeczy do wyżywienia rodziny zwyczajnie w formie ogródków takich Rzymniaki, naszych ziemniaki marchew kukurydza <grydza> <grydza> też ziemniaki tak rzeczywiście <grydza> tak bo no tam były i wpływy niemieckie także mhm. ziemniaki są ale no troszeczkę inaczej wyglądają niż nasze bulwy ale są pomidory rzymskie jak najbardziej. Mm -hmm. Bardzo dużo liści zielonych. Powiedziałabym, że to jest coś między szpinakiem a jarmużem, ale o nazwę to dokładnie mnie nie pytaj. Dużo rzeczy związanych z kaszą, związanych z fasolą. Także, także to jest ich takie podstawowe... W zwierzęta hodowlane jakieś też? Przy każdym gospodarstwie właściwie jest jakiś mały kurnik, mhm. przy każdym jest koza. W bogatszym domach, takich jakim ja mieszkałam, były trzy krowy, mhm. dwie kozy, całe stado kur i, 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 i to był. Te, te trzy krowy dawały dziennie rano około 11 litrów mleka i wieczorem podobnie, więc to był ogromny zasób. Też pytałam później tutaj w Polsce. U nas podobno przeciętnie krowa jedna, jedna daje 20 litrów mleka mhm. dziennie, więc to jest też ta różnica. Wiesz co, ale mhm. tak, bo... Czym się zajmują, było pytanie. No tak, no to już mniej więcej sobie wyobrażam, a i, wie, i domyślam się, że moglibyśmy jeszcze godzinę na ten temat tak, rozmawiać. Tak, ale wiesz, powiem Ci, ci mhm. rodzice tych dzieci, bo właściwie na wsi jest tak, no, że, że jeżeli idą w pole, to biorą dzieci ze sobą. Natomiast mhm. problem jest właśnie na tych przedmieściach, gdzie oni zjeżdżają z gór, idą tam do pracy do takiej hurtowni, tartaku, bardzo dużo jest zakładów, czy lusarskich i produkujących rzeczy ze stali. Dlatego, że w Afryce mhm. musi być e, trwałe. M, tak? e, plastik m, kiepsko. Jak trzeba zbudować kratę, to solidnie. Jak trzeba zbudować mhm. bramę, to solidnie. E, to jest wszystko kanciate, takie niedopracowane, nieprecyzyjne, ale trwałe, działa. E, chroni przed złodziejem, tak? bo to też jest e, istotną kwestią, że no, tam czasami jest bieda i z biedy się kradnie. Mhm jest też i właśnie w tych małych takich przedsiębiorstwach stolarskich rzemieślniczych mężczyźni pracują kobiety głównie pracują w handlu, czyli albo prowadzą swoje sklepiki, albo mhm. małe restauracje albo pomagają w rzeźniach, pomagają, albo, albo po prostu zwyczajnie schodzą z tymi plonami swoimi które uchudowały w ogródku i sprzedają w mieście na targach mhm. No, i wtedy dzieci jest trudno mieć, bo tak, w domu nie zostaną, no bo same, prawda? Może im tam coś. No to i to jest miejsce na przedszkolę. Tak, rozumiem, tak? dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. I jeszcze jedna rzecz. Ci rodzice bardzo chcą, żeby te dzieci były objęte edukacją wczesnoszkolną. Dlaczego? Dlatego, że system oświaty Tanzanii nie zabezpiecza opieki przedszkolnej. Nie mhm. ma w ogóle publicznych przedszkoli. Obowiązkowa jest, tak? jest szkoła mhm. od siódmego roku życia mhm. i w świadomości przeciętnego Tanzańczyka jest to, że jeżeli jego dziecko nie chodzi do przedszkola, nie uczy się tych literek i nie uczy się matematyki, to wchodząc do klasy pierwszej nie da sobie rady, że nie nadgoni tego, że nie usiedzi w ławce, że nie skupi się na nauczycielu. Mhm, mhm. W związku z tym szczególnie dotyczy ten problem dziewczynek. Jeżeli nauczyciel powie po roku, słuchaj, jesteś kiepska, kiepsko ci idzie, to tak naprawdę to dziecko odpada z edukacji mhm. szkolnej, bo jest młodsza, młodszy brat, młodsza siostra, która przejmuje mundurek, buty i chodzenie mhm. do szkoły. A ty zostajesz w, znowu w tym domu i znowu pasiesz kozy jak wcześniej. Dlatego oni są zmobilizowani i bardzo chętni do tego, żeby nawet partycypować w wczesnym, za przedszkole, czy opłacać to czesne, właśnie po to, żeby ich dzieci mogły z sukcesem brać udział w edukacji szkolnej i żeby no, troszkę nie powielały ich trudności, tylko mhm. żeby Rozwijały się po prostu. Yy, I no i z takimi rodzicami miałam do czynienia. Poza tym jest dla kobiet, które nawet nie pracują, zostają w domu, wychowują młodsze dzieci, jest jeszcze jeden atut. Każde przedszkole w Tanzanii yy, raz dziennie karmi dzieci, czyli wysyłając dziecko do przedszkola, wiesz, że ono talerz, a najczęściej kubek, taki około półlitrowy, owsianki podstawowej Aha. zje. I to, to dla nas brzmi kosmicznie, ale, ale tak jest, że ta mama wysyłając dziecko, wie, że to jej dziecko y, chociaż ten jeden ciepły posiłek w ciągu dnia zaliczy, a nigdy nie wiadomo, jak będzie w domu. Czy się mhm. uda coś pożywnego zjeść, czy się nie uda, czy wystarczy pieniędzy na zakupienie czegoś, czy czasami to jest tak, że no, żal zabić tą ostatnią kurę, która znosi to, jajko, to jajka, prawda, żeby, żeby sobie y, zapewnić, jakoś, jakoś myślenie o tym, co jutro, co zjem jutro. Perspektywa myślenia tanzańczyków jest też o wiele krótsza. Aha. Oni mają problem z planowaniem, mają problem, jak ja ich pytam, pytałam Anasiję, tak, wykształconą dziewczynę. Wyobraź sobie to przedszkole twoje za rok, wyobraź ale nie, kto by tak daleko mm -hmm. myślał, a czy my będziemy żyć, a czy Bóg pozwoli? <laughs> no właśnie, wróciłaś do Anasji mm -hmm. i, i bardzo fajnie, bo tytuł wystawy to właśnie Anasia, mm -hmm. wystawy fotograficznej, która jest teraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. No ale słuchacze prawdopodobnie w większości będą słuchać audycji już po tej wystawie, może gdzie indziej będzie ta wystawa i wtedy... Można się przejść po niej, słuchając naszej rozmowy, tak mhm. myślę. I powiedz mi, bo Anasia to była osoba, którą ty już znałaś, zanim pojechałaś do Afryki, czy, czy po prostu na miejscu ją spotkałaś, czy to było twoje zadanie, właśnie, żeby ją wyciągnąć z tej. Z tych schematów, w które wpadała z powrotem, jak rozumiem, po, po, tym, mhm. po tym swoim okresie kształcenia. Tak? Znałam Anasię tylko i wyłącznie z opowieści Roberta Igoni. To oni, Czyli oni wiedzieli oni już, pierwsi, że tam jest taka osoba, tak, tak, współpracując mhm. z Mczaro właśnie nad, nad projektem brykietowym, mhm. oni poznali Anasię jako tą młodą osobę, która w domu no, zajmuje się kuchnią, pierze, gotuje, mhm. Mhm. opiekuje się zwierzętami. To ma dużo większy potencjał. Tak, tak. Mhm. tak. I sam powiedział, Robert, słuchaj, no tak dużo nam pomagasz, pomagacie, tyle macie pomysłów, otwarte głowy, no ja mam tutaj taką e, e, kocha, ko, uko, ukochaną, adoptowaną córkę, której chciałbym pomóc i mimo, że jestem już starym mężczyzną, to, to chciałbym, takie moją marzenie, żeby, żeby ona nie zmarnowała tego potencjału i żeby, mhm. żeby się usamodzielniła i żebym ja mógł spokojnie myśleć o jej przyszłości. A nasia jest też wyjątkowa, dlatego, że mając 24 lata nie miała męża jako jedyna. Mm, to ta rzadkość. Ten, tak. Mm -hmm. Nadal go nie ma, <noise> więc jest już zupełnie 26-letnią wyjątkową nauczycielką w Tanzanii. Pisała ostatnio do mnie, że ma nadzieję, że to się zmieni. Już ma absztyfikanty <laughs> jakiegoś, tak? Być może. Ale najprawdopodobniej w Dar es Salaam, więc daleko, rzadko się widują. W każdym razie tak, tak ją poznałam. A faktycznie spotkałyśmy się osobiście dopiero tam na miejscu, w Afryce. Anasia nie wyjeżdżała poza Tanzanię, mhm. rzadko kiedy wyjeżdżała poza e, Moshi, e, więc ta mobilność Tanzańczyków też jest zupełnie, zupełnie mhm. inna niż, niż nasza. No to dobrze, mhm. rozumiem, że przyjechałaś tam i, i co powiedziałeś? Anesia, choć tutaj, będziesz mi pomagać? Nie, 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 no to bym była spalona na początku. <grym> no właśnie, bo nie, to chyba nie takie łatwe. Dzięki no. Robertowi, on uprzedził kilka takich wpadek, które mogę zaliczyć. I on powiedział tak, słuchaj, powoli, daj sobie czas, Zobacz w ogóle, czy ty będziesz pasowała do tego świata, co ty będziesz o nich myślała, jakie będziesz miała odczucia, nic na siłę, nic się nie stanie, jeśli. A ile miałaś czasu? Trzy tygodnie. Trzy tygodnie miałam. Pierwszy tydzień właściwie szedł nam na tym, żeby Robert powiedział, najpierw sobie obejrzyj. Ja zorganizuję tak, poproszę ich o to, żeby gdzie można podjechać, gdzie nie można pójść, gdzie nie można, to trzeba będzie pójść. Zobacz, jak prowadzą to jezuici, jak prowadzą to lokalni pastorzy I, i, i wtedy dopiero wyrobisz sobie zdanie i pomyślimy, co z tym możemy zrobić. No oczywiście, on już wiedział, że musimy zrobić coś, żeby się wyróżnić. Mhm, <laughs> I faktycznie to mi dało taką lekcję pokory, że ja sama jedna nie nawrócę. I na, ich poglądów nie zmienię i że nawet gdy, nawet jeżeli wiem, że robią coś źle, nie wiem, niedydaktycznie albo niepedagogicznie, to to są ich błędy i oni mhm. muszą sami je przerobić. Ja jedynie mogę im pokazać kawałek praktyki, która daje inny efekt. I, I tak też... poczuć jeszcze, że to ma sens, sens wartość tak. i że jest lepsze. I tak też było. To znaczy, y, po tych kilku dniach wizyt zaprosiłam wszystkie, po, po, dziękując tym nauczycielkom, które się zdecydowały wpuścić mnie obcą, mm -hmm, nieznaną, mm -hmm. ją, no, nieznaną osobę na zajęcia. Zaprosiłam je wszystkie na darmowe dla nich spotkania, no, nazwijmy to po naszemu warsztaty. Przygotowałam dla nich dwa dni takiego szkolenia i. Y, 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 po prostu się wspólnie bawiłyśmy pokazywałam im jak y, my zajmujemy dzieci Zap zachęciłam ich do tego, żeby po prostu stały się na chwilę tymi mhm. przedszkolakami, żeby poczuły, jak to jest y, i te refleksje przychodziły im bardzo szybko, że to, co one robią mhm. z tymi dziećmi, no, nie jest dla nich wygodne, <laughs> że być może jest słuszne, żeby alfabet mhm. znać i żeby rozpoznawać litery. Ale czy to na ten etap jest potrzebne i przyjemne? To wcale. I podobnie jak łatwo było zaczarować dzieci, tak podobnie łatwo było zaczarować nauczycieli, to znaczy one były bardzo chętne poznawać te nowości i na przykład no, matematyka zaczęłyśmy od kostek do gier zaczęłyśmy może nie znasz, ale to jeżeli je będzie słuchał jakiś nauczyciel, będzie wiedział na pewno pusy polski, polski no, wynalazek, pusy. No, e... Miś pusy, chyba tak? Jest. Nie, taka układanka do dwunastu, mm -hmm, tak, klocuszki mm -hmm. takie w pudełeczku no przewraca tak, tak. się. No, to, to z misiem coś było, pamiętam. A, bo, bo do tego są książeczki towarzyszące no, tak, i mm. możesz sobie wymieniać zadania w książeczkach, no, to a to jak ci się... chyba, to nie było polskie. Mm, mm, polski, to jest polskie, Tak. I wyobraź sobie, że przyszedł pastor zaciekawiony, mm -hmm. co my robimy, że on też weźmie udział. Pastor w Afryce to jest człowiek szanowany, no tak. oczytany nie tylko w Biblii. Pastor nie potrafił ułożyć pusów do dwunastu. Tak mm. się sfrustrował, że rzucił i uciekł. Więc to, więc to też tak no, pokazuje, pokazuje kilka rzeczy, a on przecież je zatrudnia w większości, mm -hmm, tak? Mm. No to, to on jest płatnikiem później pensji dla tych pań. No i się, jak się okazało, że kobiety, nauczycielki są mądrzejsze i szybciej łapią od pastora, no to bardzo był tym zażenowany, a nawet trochę mm -hmm. okazał nam tą swoją złość, nie przyszedł na obiad. A powiedz mi, jaka, jaka jest e, pensja? Takiej nauczycielki. Czy ona dostaje w naturze tą pensję? Czy, czy to jest koszyk jajek, kura? Czy, czy, czy to są pieniądze? Jak to wygląda? Bo jeszcze nie powiedzieliśmy o mm -hmm. tym, że wszystko, co? Po angielsku, tak? Rozumiem. To znaczy ja z, z nimi po angielsku, ale nie. One prowadzą mm -hmm. w Swahili. Natomiast. Y, to nauczyłaś się Swahili? Y, nie, 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 nie. To za, Zaledwie, zaledwie kawałeczka. Y, to, to nie jest trudny język i to mm -hmm. jest bardzo przyjemny no tak język. Właśnie. Tak, mm -hmm. to jest bardzo przyjemny dla ucha język. Y, prowadzą zajęcia w Swahili, Natomiast faktycznie witają się po angielsku i mają sporo plansz takich właśnie po angielsku i uważają, że jak najszybciej trzeba dzieci uczyć słownictwa, no bo drugim językiem jest angielski. Hakuna Matata ostatnio stało się takim słynnym, nie wiem, czy wiesz, mm -hmm. i nie wiem, czy to słachili, czy... jakieś tak, jakiś tak Swahili, No tak. właśnie. I mm -hmm. że, że, że Disney chciał sobie chyba przywłaszczyć ten mm -hmm. zwrot. Ale myślę, że to bardziej PR-owe chyba. Być może nie w tej historii, tak. Żebyśmy teraz powiedzieli o tym. Na <laughs> Czyli co, co dostają w razie jako Pod, podstawowe, Podstawową pensję dostają jednak w pieniądzach po prostu, mhm, w walucie. walucie. Natomiast jest Dolar to. afrykański. Y, y, nie? Szyling tanzański. Mhm. Jest to w dużej mierze zależności, zależy od zrozumienia i od docenienia właśnie tego pastora, tak? To znaczy, jeżeli pastor jest myślący i jest, jest sprawiedliwy, jest, jest no, uznający wartość edukacji, to z tego czesnego, które zbiera, no, odpowiednio nagrodzi nauczyciela. Natomiast tam no jakiegoś no nie można można się dorobić będąc nauczycielem. Okay. Jedyne, co można, to zadbać o właśnie o swoje podstawowe utrzymanie tak, że będę miała na jedzenie na mm -hmm. to, żeby się jakoś ubrać, żeby jakoś utrzymać swój dom. Ale uwaga, uwaga to tylko dla mężatek, ponieważ mm -hmm. bardzo często jest tak, że. To mężczyzna jednak zarabia na dom i to oni zarabiają więcej. Natomiast jeżeli z jakichś przyczyn odchodzą z tego domu lub umierają, co się zdarza, bo jest duża wypadkowość i, i śmiertelność też młodych ludzi, to status takiej kobiety bardzo cierpi i w zasadzie nie jest to prawnie, ale tradycyjnie. Ona ma nakaz powrotu albo do domu ojca, albo do domu wuja brata, yy, głowy tej rodziny, mm -hmm. z której ona pochodzi. Mm -hmm. I wtedy nie jest już jak gdyby pełnowartościową kobietą, tylko jest znowu uzależnioną od yy, jakiejś w sensie patriarchatu tej rodziny. Jest pozbawiona przywilejów i jest w pewnym sensie poza społecznością, poza, nawet w rodzinie ma mniejszy szacunek. I taką kobietę spotkałam. Do dziś mam ją przed oczami. Jak odwiedziłam ją w przedszkolu, to ona przygotowywała prezenty dla swoich dzieci. To był na zakończenie roku. Pakowała jeden ołówek, dwa cukierki i jeden zeszyt szesnastokartkowy. Zawijała to w bibułę i wiązałyśmy na końcach, tak jak cukiereczek, tak, kokardki, żeby to był taki drobiazg na koniec roku przedszkolnego. Ona była bardzo smutna, i ja ją zapytałam, co takiego się dzieje, że jesteś taka smutna. Przecież za chwilę twoje dzieci będą miały miłe spotkanie, będziecie się cieszyć po roku pracy, mm. a ona powiedziała, że nie ma się z czego cieszyć, bo od pięciu miesięcy, odkąd zmarł jej mąż, nie dostaje pensji. Ja mówię, jak to? Przecież pracujesz, jesteś zatrudniona przez pastora w swojej parafii. No, Ale... co pastor nie mógł płacić? Nie rozumiem. Nie, no, pastor przestał jej płacić, ponieważ ona nie jest już mężatką, nie jest, jest już właśnie na tym aucie. I mimo tego, że pracę wykonuje, co więcej, w zeszycie zbiera czesne od swoich mhm. rodziców i przekazuje to miesiąc w miesiąc pastorowi, nie dostaje od niego. Z powrotem, ja mówię: słuchaj, jak chcesz, to ja z nim porozmawiam. Ja się za tobą mhm, wstawię, przecież to no jest i... niesprawiedliwe. Absolutnie tego nie rób. Ja mówię dlaczego? Bo on mi za, zabroni przychodzić tu do pracy. Nie będę mogła pracować, nie będę mogła korzystać z tego, co parafia daje. To znaczy, ona mogła korzystać z jedzenia mhm. i mogła y, z tych zasobów parafialnych zabrać dla swoich dzieci podstawową kaszę y, i podstawową fasolę. I o to się bała. Że i tego przywileju zostanie pozbawiona. Nie wiem, nie znam szczegółów, dlaczego aż tak bardzo niesprawiedliwie potraktował ją ten pastor. Przypuszczam też dlatego, że ona została z dwójką dzieci. I nie chciała wrócić do domu ojca. Chciała zostać w tym domu, który miała przy tej ulicy, w której mieszkała z mężem, samodzielnie, być. tak? I myślę, że o to poszedł konflikt, ale tego no już się nie dowiedziałam. Czyli o jakimś wsparciu państwa w ogóle nie ma mowy, nie. tak? Bo to w nie. ogóle ani razu nie, nie. padło, znaczy, że coś jest. Prawnie jakieś... prawnie ona jakby poszła gdzieś do jakiegoś sądu, czy coś, to pewnie tak, ale w tej społeczności ale byłaby... Ale zasiłek, czy coś, to nie do rady. Nie no, przecież pracuję. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> tak. No dobrze, ale powiedz, bo e, ty dostałaś podobno koguta. Co to za historia jest? <laughs> tak. Bo, bo ty tam pensji nie dostawałaś. Nie, rozumiem, nie, nie, tak? nie. nie. Mhm. Moja, moja praca i moje działania to, to z założenia był wolontariat, mm -hmm. i ja tak chciałam i. i... I tak się stało. Natomiast ten kogut to był w ogóle zaskakujący. Jednego dnia Anasia powiedziała, że idziemy w tamtym kierunku będziemy przechodzić koło domu jej mamy i mamy zaproszenie, żeby odwiedzić jej mamę biologiczną. No więc wybrałyśmy się w, w tą drogę. To nie było daleko. Domeczek był niezwykle biedny. Jest też takie zdjęcie na wystawie, gdzie Anasia siedzi z mamą przy stole. To zdjęcie tego nie pokazuje, ale oprócz tego stołu i tych dwóch krzeseł, to w tym domu właściwie innego wyposażenia hmm. nie było. Nie było łóżka. Po prostu ta kobieta śpi na macie takiej utkanej z liści bananowca i ma tam jakiś kocyk czy jakąś derkę. Łóżka nie ma. <laughs> miała kozę, miała kilka kur i w jak się żegnałyśmy, ona powiedziała mi, że jest bardzo wdzięczna za to, co robię dla Anasii i że e, cały czas o mnie myśli i modli się za mnie i, i, i przesyła taką, taką dobre myśli i mówi, poczekaj, poczekaj i po, podbiegła do tych kurników, to właściwie takie przypominały, przypominała jakby budki na królika na wsi w Polsce, to takie, takie mhm. tak to wyglądało, wyciągnęła, Taki klatki. Tak, takie klatki, wyciągnęła tego koguta, Spęta... I, i mi go daje. A ja nie potrafiłam go złapać za te nogi. <laughs> Jakoś tak... On był żywy przecież. <laughs> On powinien chodzić, a nie powinnam go trzymać. Na dodatek bardzo mocno machał skrzydłami. I ja mówię, że ja nie jestem w stanie go wziąć. A ona to spoczekaj, ja jego spętam. Wzięła sznurek, spętała mu nogi i wtedy to spętane mi dała. A Anasia tak po angielsku mówi do mnie, musisz to wziąć, musisz... weź to. I ja mówię, dlaczego? Ja nie chcę... Musisz to wziąć i mama czaro, czyli ta adopcyjna mama, musi nam z tego przygotować kolację, bo to jest podziękowanie mojej mamy dla nas, dla ciebie za, za Twoje dobre serce. Ja wtedy się uśmiechałam, ale po prostu. Podziękowałam tej pani, ale niosłam tego koguta tak z dala od siebie, od swojego ciała, żeby jak najmniej czuć jego odruchy życia. I jak doszłyśmy już do siebie, powiedziałam, że niech ten, ten kogut zostanie w, tej, w tym kurniku w, w mieszkaniu, znaczy w, w domostwie naszym, i niech on sobie żyje. Nie, 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 musi być z niego kolacja. Ja I tak to po pierwsze, nie mówcie mi, kiedy ona będzie. Po drugie, jak będzie na stole, to ja nie jem. I musiałaś zjeść. Yy, Czy myślę, udało się nie? Że mam nadzieję, że to nie było to. <laughs> yy, yy, najważniejszą część, czyli głowę i oczy, zjadła mama Mczaro. To jest przysmak. Yy, 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 wcale nie piersi, wcale nie te rzeczy, które my cenimy, tylko właśnie ugotowany, ten, ten, ten kogut był ugotowany, bo tam się bardzo dużo rzeczy gotuje, smaży się w zasadzie bardzo rzadko. Więc kogut był ugotowany. Nie będę mówiła, ale możesz sobie wyobrazić, jak wygląda ugotowana głowa koguta w całości. Z oczami to był kęsek, kęsek zostawiony dla mamy czaro. My się zadowoliliśmy y, drobniejszymi. <ścoughs> no dobrze, Anasia po tych trzech tygodniach już została sama, tak? Tak, została na takim etapie, że przedszkole było wyposażone. Były zrobione bardzo proste reklamy z kontaktem telefonicznym do niej, rozdane na mszach. W dwukrotnie byłyśmy na mszach właśnie w tym, w tym kościele na terenie, którego jest ten budyneczek i też była taka akcja, że chodziłyśmy wspólnie po najbliższych ulicach i do takich punktów właśnie, gdzie sprzedawano farby, sprzedawano właśnie jakieś takie sklepy stacjonarne, bym powiedziała, były takie, mhm. nie takie kramowe, tylko stacjonarne, to tam pytałyśmy grzecznie, czy mogłybyśmy zostawić te ulotki na przykasie i, I mówiłyśmy, że taką, ta, takie przedszkole istnieje, że gdyby mieli dzieci albo chcieli, znali kogoś, kto kto ma dzieci chciał, chciałby posłać, to tak. I w momencie, kiedy ja wyjeżdżałam, to one miały pięć zgłoszeń, z czego trzy to były zgłoszenia ich znajomych. Więc tak. W 100% pewności, mhm. że to się uda, to ja no tak. nie miałam wyjeżdżając. No bo to częściowo komercyjne przedsięwzięcie. Oczywiście. Tak? Czy w całości? Oczywiście. Mhm. Myśmy sugerowały, żeby, żeby czesne miesięczne było około 25 tysięcy szylingów. I to w przeliczeniu na około 30 dzieci to dawałoby Anasii już możliwość zarobkowania. Mhm. Oni się na, się, tak, on się na to nie zdecydowali. Tak. Oni się na to nie zdecydowali. Zeszli z czesnym do 10 tysięcy szylingów, co no, nie dawało szansy na to, żeby się budżet spiął. W związku z tym Anasia przez pierwszy rok pracowała również za darmo. Tak, mhm. jakby swój wkład pracy robiła że w to, że grupa się powiększy, że będzie dobra renoma, że dzieci będą chciały przychodzić, i dopiero od roku, yy, nawet krócej niż od roku, od kilku miesięcy yy, mam wiadomość, że stać ją na wynajem pokoiku. W morsi, mhm. Więc nie musi już wracać na noc do, do wioski, do góry, tylko że ma takie miejsce, że jak jest zmęczona po całym dniu, to może zostać w mieście, i może się tam przespać, yy, i, i może żyć samodzielnie. Świetnie. Fajnie się mhm. słucha bardzo tych opowieści. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale nie chcę was zatrzymywać, bo już godzinę ponad rozmawiamy. Tak. E, powiedz, czy gdzieś można coś, jakiś blog jest z tego zdjęcia, bo te zdjęcia na wystawie, to rozumiem, to tylko wystawa. Mhm. E, pewnie jest jakaś strona internetowa e, Goni Duńczyk. Tak, fundacji. Mhm. I tam, fundacji. Mhm, i tam jest można tak. coś znaleźć, mhm. ale czy coś więcej można się dowiedzieć na ten temat, czy... No na razie nie można. Jestem jedynym źródłem, ponieważ tak jak powiedzieliśmy na początku, to nie było celem. Mm -hmm. <laughs> Więc teraz się okazuje, że jest potrzeba. <laughs> Być może będzie teraz taka potrzeba i, i trzeba po prostu o to zadbać, bo właśnie okazuje się, że, że to jest inspirujące i że jak ja przestałam o tym mówić, to zaczęły mówić o tym moje dzieci w różnych miejscach, środowiskach, w których są i to zaczęło zachęcać innych do tego, żeby mnie poznać. Więc być może faktycznie warto byłoby zrobić taką strefę informacji, mm -hmm. gdzie... No dobrze, to jak się z Tobą skontaktować? Przez fundację, <laughs> czy bezpośrednio? Najlepiej przez fundację, myślę. Fundacja Ekonomiczna Polska Afryka Wschodnia. I tam przez Gonie z Prezes jakiś... Robert Zduńczek i zastępca prezesa Gonia Zduńczek. Świetnie, to dziękuję Ci bardzo za wizytę, za to, że... Te... Ponad godzinę tutaj poświęciłeś w studiu, żeby się podzielić ze słuchaczami. E, ja też, jeśli do mnie się ktoś odezwie, to odeślę do Ciebie oczywiście. Bardzo tam, że... chętnie zapraszam. E, stronę w internecie pewnie jakaś będzie z czasem. Może tak, może na Facebooku jakiś fanpage. <śmiech> <śmiech> Trzeba pomyśleć. Dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia, jeśli będą takie kolejne historie, to, to, to zapraszam. Dziękuję bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś.